Cymcyk, portal DNA Rynków. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że dziś pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w nowym składzie. To już jest ten moment, w którym możemy się spodziewać jakichś istotnych deklaracji bądź decyzji, czy raczej taka kurtuazyjna, takie kurtuazyjne spotkanie? To spotkanie, które będzie dzisiaj się kończyło, jest spotkaniem decyzyjnym, czyli w praktyce Rada Polityki Pieniężnej mogłaby zmienić stopy procentowe, ale nie spodziewałbym się, aby coś takiego nastąpiło. Z przynajmniej dwóch powodów. Po pierwsze, to nie jest jeszcze cała nowa Rada Polityki Pieniężnej, to można powiedzieć połowa członków Rady została do tej pory wymieniona, bo im skończyły się kadencje. No i teraz Sejm i Senat oraz prezydent mają możliwość powołania nowych członków. No i tak na dobrą sprawę tych nowych członków w połowie dopiero powołali, więc połowa jest wymieniona, druga połowa do mniej więcej czerwca będzie wymieniona łącznie z prezesem Markiem Belką. Więc z tego powodu nie spodziewałbym się, że już nastąpi zmiana, bo to jeszcze taka stara i nowa rada, a druga rzecz to przecież w styczniu obniżono rating Polski, co sprawiło, że polski złoty solidnie osłabł, więc teraz kolejna deklaracja już z samej Rady Polityki Pieniężnej, że będą obniżki, one będą już teraz, niestety na złotego też by negatywnie wpłynęły. Ale skoro w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z deflacją, to wydawałoby się, że obniżka stóp procentowych jest rzeczą naturalną w tym momencie. Jeżeli chodzi o samo otoczenie gospodarcze, makroekonomiczne, to rzeczywiście dałoby się znaleźć uzasadnienie, dlaczego stopy powinny być niższe. Europejski Bank Centralny obniżył stopy nawet do poziomów ujemnych. W sumie w Europie nie ma tego ożywienia gospodarczego. W Polsce też można by ponarzekać trochę na ożywienie gospodarcze, że nie jest tak duże, jakbyśmy chcieli, żeby było. I do tego mamy niską inflację, w zasadzie deflację przez cały 2015 rok. No tyle tylko, że jest jeszcze ten element walutowy, więc to otoczenie gospodarcze mówi, tak, stopy można by obniżać, ale z drugiej strony obniżka stóp to automatycznie słabsza waluta, a słabszego złotego w tej chwili to wydaje mi się, że polska gospodarka by akurat nie potrzebowała, bo pamiętajmy, że surowce, czyli w większości ropę, sprowadzamy właśnie w dolarach. A jeżeli będziemy za tą ropę musieli płacić więcej, to niestety i nam podrośnie inflacja, i nam podrosną ceny, i wszyscy za to zapłacimy. To a propos tego, co wzrasta. Dziś na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna opisuje dane, które podał wczoraj Eurostat. To są dane na temat tego, jak bardzo w ubiegłym roku podrożały usługi finansowe w krajach Unii Europejskiej. Nie tylko bankowe, ogólnie rzecz biorąc usługi finansowe. No i przy ustaleniu sobie tej średniej unijnej na 1%. Mamy wzrost Polski 3,4%. Bardzo wysoki, mocniej niż u nas drożały te usługi jedynie w Danii, Irlandii i jeszcze w dwóch, trzech innych krajach. W bardzo wielu pozostały bez zmian albo nawet spadały ceny tych usług. Spadały na przykład we Włoszech, w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, w Norwegii, na Węgrzech bardzo mocno. W Rumunii o ponad 6% spadły, potaniały usługi finansowe w ubiegłym roku. Skoro u nas jest deflacja, więc de facto ceny no albo powinny nie rosnąć, albo nawet lekko spadać, skąd w takim razie tak duży wzrost cen usług finansowych średnio w Polsce w roku 2015? Myślę, że to też jest bezpośrednio związane z tym, że w 2015 roku stopy procentowe w Polsce spadały i spadły do tych najniższych poziomów 1,5%, który mamy aktualnie i obecnie obowiązujący. To sprawiło, że banki mniej zarabiały na marży odsetkowej, czyli na różnicy pomiędzy tym, ile my dostajemy za lokatę, a ile bank może udzielić oprocentowania w kredycie, czyli w sensie ile musimy my płacić bankowi. Spadek tej marży odsetkowej sprawiał, że banki musiały podnieść w praktyce w innych miejscach koszty dla klientów, aby no, utrzymać swoją rentowność. No i czyli co, element... podnoszenie cen prowadzenia konta, obsługi karty, na przykład, albo opłaty za przelewy i tak dalej. Raczej bym powiedział, że zmniejszenie możliwości otrzymania bezpłatnego rachunku konta karty, no bo te warunki w części banków są, że wystarczy je spełnić i będziemy mieli za darmo, no ale oczywiście podnoszenie tych pułapów sprawia, że mniej osób może się zaklasyfikować do tej akurat części. To no plus myślę, czyli ten element spadku marży odsetkowej sprawiał, że banki podnosiły opłaty, plus oczywiście no, zapowiedzi, że podatek bankowy będzie wprowadzony, no też sprawiał, że banki w części no, przygotowywały się na te zmiany, aby no, nie robić wszystkiego na hura w 2016 roku. Mieliśmy tutaj taką absurdalną sytuację, ponieważ kiedy zapowiadano wprowadzenie tego podatku zwanego bankowym, obrońcy tego pomysłu ze strony rządowej mówi, nie będzie żadnej podwyżki cen usług bankowych, ponieważ jest wolna konkurencja, a poza tym niektóre banki to są banki z udziałami państwa, w związku z tym jakby tylko złe banki chciały podnosić swoim klientom opłaty za różne rzeczy, no to wtedy na przykład taki PKO BP może rozpocząć kampanię reklamową, w której wskazuje, że my pozostajemy przy innych, prawda, albo u nas za darmo, wymuszą w ten sposób
żeby nie było wzrostu. A tu nagle okazuje się, że PKO BP pierwszy się wyrywa do przodu i woła: podnosimy opłaty za różne usługi u nas. Niestety w systemie bankowym banki działają trochę stadnie, czyli jeżeli największe banki zaczynają robić zmiany w swoich cennikach i podnoszą ceny lub obniżają, nieważne w którą stronę, cała reszta banków, tego bankowego, można powiedzieć, sektora podąża za nimi. Więc w tym przypadku trudno się dziwić, aby PKO BP akurat no, był tym jedynym sprawiedliwym, który będzie oferował za darmo. No, w praktyce ma on też akcjonariuszy, ma on też troszczyć się o swój własny wynik. Ale państwo już tam grozi palcem. Już tu będą zmiany w Radzie Nadzorczej za karę, żeście te opłaty podnieśli. To prawda, że już taka komunikacja została skierowana i myślę, że akurat w ten sposób to jest to bardzo ryzykowna komunikacja, bo to jest w praktyce przecież bank, który jest notowany na giełdzie i to z największym udziałem w WIG20, czyli jedna z najważniejszych spółek na warszawskim parkiecie. I ryzyko takiego ręcznego sterowania tak dużą organizacją z części rynkowej na pewno nie będzie mile widziane, no bo każdy woli, żeby bank działał na warunkach rynkowych, a nie ręcznych i sterowanych. Czytam dzisiaj w Fakcie, w takim tekście o nowych obietnicach Prawa i Sprawiedliwości, że rząd przygotowuje projekty następnych reform. Najciekawszy, jeśli idzie o kwestie finansowe, jest tutaj zapowiedź obniżenia podatku od firm. Idzie dokładnie o CIT. Już w kampanii PiS mówił, że będzie on z 19% obniżony do 15%. Czy to jest skala obniżki, która w jakiś sposób może istotnie wpłynąć na sytuację firm, czy raczej kosmetyczny zabieg? Istotnie na pewno nie, bo większość już się przedsiębiorców przyzwyczaiła do tej stałej stawki liniowej. Ale jeżeli chodzi o sam fakt obniżania podatków, no to z pewnością tej przedsiębiorcy przyklasnęliby, bo stwierdziliby, że to dokładnie jest kierunek, który powinien być obrany. Myślę, że to, co też może boleć, zwłaszcza tych mniejszych przedsiębiorców, którzy zostali trochę wypchnięci przez brak umów o dzieło, brak umów zleceń na samozatrudnienie bezpośrednio, no to jest fakt takiej amortyzacji, która w tym przypadku obecnie jest do 3,5 tysiąca złotych, a ewentualne zmiany w tym zakresie są po prostu niezbędne, bo część towarów jest zwyczajnie droższa, a amortyzuje się i potem przez 2-3 lata, co w praktyce sprawia, że amortyzujemy sprzęt, już ten, który w praktyce w firmie nie działa. Wśród tych obietnic to jeszcze państwu podam dla porządku tanie mieszkania na wynajem, a także uszczelnienie wpływów z podatku VAT. No będzie jeszcze czas, żeby o tym szczegółowo podyskutować. Paweł Cymcyk, ekonomista z portalu DNA Rynków, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję bardzo. To była Gospodarka na Dzień Dobry w porannym spotkaniu z Telewizją Republika. Kwadrans został nam do godziny 9, co oznacza, że już za kilka chwil Cezary Gmyz powróci do studia na następne Chłodnym Okiem, ale najpierw najważniejsze informacje.